Dojechaliśmy do Sucre, nie było żadnych przystanków, korków, żadnych blokad. 8 boliviano kosztuje autobusik taki, mega fajny klimat, tutaj ludzie. No i taksóweczka kosztuje 5 boliviano z osoby. Jesteśmy niedaleko od szpitalu, także fajna pogoda. 21 stopni tutaj, 35 Santa Cruz. 40 minut lot, linie Amazonas, boliwijskie. Pierwszy dzień w Sucre, zupełnie inny świat niż Santa Cruz, taka prawdziwa, typowa Boliwia, bardzo fajnie. Tutaj się zatrzymaliśmy, w zasadzie w samym centrum, no ale bardzo fajne, spokojne miejsce w prywatnym domu. Pozytywnie, to jest taka Boliwia, jaką właśnie chciałem zobaczyć. Como te llamas? Como? Gai. To jest recepcja w tej właśnie kwaterze prywatnej, w której zatrzymałem się w Sucre. Bardzo fajna, w takim dosyć ciekawym klimacie. No i blokady ulic również są w Sucre. Trochę inaczej to wygląda niż w Santa Cruz, ponieważ sklepy są czynne, ale generalnie bardzo pozytywne miasto. To jest w zasadzie centrum miasta tutaj. Schodząc zaraz znajduje się Stare Miasto. Kolejny leniwy dzień w Sucre. Jedna z dwóch obecnych stolic w Boliwii. To jest stolica konstytucyjna Sucre i administracyjna do La Paz. Później może nagram jakąś manifestację, bo odbywają się tutaj w takich godzinach popołudniowych. No, w zasadzie chyba już się zaczynają. Przyszliśmy znowu na frappuccino albo na smoothie. Takie frappuccino kosztuje 17 bolivianos. Bardzo dobre. Generalnie wszystko w Boliwii jak na razie smak mega, mega. Znajdujemy się na reprezentatywnej części Sucre. To jest główny plac. W zasadzie z niewielu, przynajmniej innego nie widziałem jeszcze w tym momencie. Kilka fajnych kościołów dookoła. No i wygląda to dosyć podobnie z katedrą w Santa Cruz. Jakby ten sam schemat, park, katedra. No ale jakoś tutaj jest tak przyjemniej, fajniej. W ogóle inna atmosfera w mieście. Są protesty w takich godzinach późniejszych, popołudniowych. Manifestacje, ale takie bardziej, że tak powiem, pokojowe, bez żadnych spinek. Także dzisiaj na pewno to nagram, bo dzisiaj będzie kontynuacja tego wszystkiego. Park, tak jak widać, bardzo ładny. No i też kilka fajnych takich typowych stoisk. Właśnie to jest coś, co bardzo mi się podoba w Boliwii. Właśnie boliwijki, które są niskie, małe i w tych takich swoich kapelusikach. Jest to taki typowy obraz Boliwii, przynajmniej jak dla mnie. Także tak wygląda park. Piękna pogoda, jest około 27 stopni w tym momencie.
No ale w takich godzinach popołudniowych, wieczornych, temperatura spada do jakichś 15 stopni, więc jest przyjemnie. Naprawdę bardzo ładne miasto, spokojne, pomimo manifestacji obecnej sytuacji, która ma miejsce. Proszę bardzo, spotkałem w Boliwii boliwijskiego youtubera. Como te llamas? Sí, ¿y qué es tu página? ¿O tu canal? Sí, ¿y cuántos años tienes? 12. 12. ¿Y eres de acá, no? ¿De Sucre? Sí. Entonces, ¿qué puedes decir sobre tu ciudad? ¿Y la mejor parte de Sucre? Es esta. ¿Es esta, sí? Sí. ¿Y qué puedes recomendar en Sucre para visitar? ¿Para visitar? Sí. Ya visitaron la Avenida de las Américas, se llama, hay un lugar llamado ahí, puede visitar todo. ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Dónde se encuentra? A unos kilómetros, no me acuerdo. Pero le puede decir mi madre. Sí, muy bien. ¿Y qué cámara tienes para recordar o hacer tus videos? ¿Cómo lo estás haciendo? Con mi celular. Ah, muy bien. Hay muy poco. Sí. ¿Y tienes algunos en tu canal ya? ¿Suscriptores? No, tus videos que estabas grabando, ¿sí? Muy bien. Entonces, te deseo muchos videos, buena calidad y muchos suscriptores. No, właśnie chłopak ma 12 lat, uczy się też angielskiego sam z książek, także szapoba. Muy bien, ¿y qué parte de Estados Unidos? California o algún lugar que sea bueno. ¿Te gustaría viajar por todo el mundo también? Sí, sí, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no, capaz no me alcanza mucho dinero. Sí, por ahora, porque ya tienes 12 años. Sí, 12 años. Cuando yo tenía 15 también estaba soñando para viajar y no viajaba mucho porque no tenía plata también. Pero ahora estoy viajando por todas partes porque con el tiempo puedes lograr todo. ¿Como Luisito Comunica? ¿Cómo? Como Luisito Comunica, ¿no? Sí, se puede todo. Entonces hay que cumplir tus sueños porque los sueños son para cumplir, para hacerlo en la vida, no solo soñar. Entonces puedes hacer lo que quieras, pero hay que hacerlo. No tienes que mirar tus amigos o alguien que te dice que no es posible, todo es posible. Thank you.
taki boliviano, kosztuje kurczak z kwiatkami. Kolejny powód, dlaczego lubię w takich miejscach jeść, dlatego, że lubię wspierać miejscowych ludzi, takich biednych, którzy sami to przygotowują, którzy z tego też tak naprawdę żyją. No raz, że jest fajny miejscowy klimat, fajni ludzie tutaj jedzą, a dwa, że też właśnie wspierać takich ludzi, żeby sobie mogli dorobić parę groszy. Wieczorową porą w centrum Sucre. Co wieczór właśnie organizowane są tutaj takie spotkania. No i zaczyna padać deszcz. Także zwijam się na bazę powoli, bo zaraz mega będzie padało. Około 20 minut cały czas są pioruny. Idę sobie środkiem ulicy z najgłówniejszego placu miasta Sucre. Drogi poblokowane. Sucre, 6 listopada, na trzeci dzień wyjazdu. Wczoraj nic nie nagrywałem, ponieważ padał deszcz, było zimno, nigdzie nie wychodziłem. No a dzisiaj wyjazd do La Paz. Do lotniska mam dokładnie 30 km. Sytuacja wygląda następująco. Przyjeżdżając do Sucre, kilka dni temu, dokładnie 4, wszystko tutaj normalnie działało, wszystko funkcjonowało, otwarte sklepy, przejezdne drogi. Tak jak widać, do lotniska jest 30 km, więc bez problemu tutaj dojechałem, nie było żadnych blokad na drogach. No ale jakby sytuacja przyszła z wiatrem z Santa Cruz, dlatego że w Santa Cruz, tak jak było widać wcześniej na załączonym obrazku, całe miasto zamknięte, pozamykane drogi, sklepy nie funkcjonują, blokady dróg i tak dalej. No i jakby kilka dni później zaczyna się dziać to samo w Sucre, więc już zaczyna się dziać nieciekawie, bo blokady są od 2 dni. Ponoć droga do lotniska jest zablokowana. Wczoraj rozmawiałem z kilkoma osobami i każda z nich powiedziała, żeby gdzieś około 2-3 rano jechać na lotnisko, żeby dojechać, bo jeszcze drogi nie są zablokowane. No a wylot jest o godzinie 17 do La Paz, więc trochę bez sensu. Także trochę ryzykownie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie za chwilę będę łapał motor, żeby dojechać na lotnisko. Jest godzina 10. Wylot co prawda o 17, no ale 30 km na zablokowanych drogach, dosyć ciężko przejechać. Taksówka na pewno się nie przejedzie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu. W każdym razie sytuacja jest dosyć nieciekawa. Tyle, że jakby nie przejmuję się tym, bo mam generalnie luz do pewnych rzeczy i mało emocjonalnie do tego podchodzę, ale w La Paz generalnie sytuacja jest mocno też napięta, poblokowane drogi, więc zobaczę, jak wyląduje, co tam się będzie działo i czy dojadę jakoś do hotelu, bo też jest spory kawałek od lotniska. Gracias. No hay paz, ¿no? Gracias.
A piechotą. Nie ma przejazdu, trzeba iść piechotą. Jeszcze nadal ponad 20 km. Tak jak widać, drogi podblokowane. Dojechaliśmy tak naprawdę tylko na obrzeża. Czekasia, dla tego. Obrzeża Sukry. Teraz trzeba jeszcze iść, jest mnóstwo blokad. No i tak wyglądają drogi. Hacia el aeropuerto. Muy jodido, eh? Sí. Tak wygląda sytuacja. Ludzie, którzy chcieli wjechać do Sukre, wracają się z nami, tyle że my akurat wybieramy się na lotnisko. No niestety nie da rady wjechać do Sukre. Do lotniska nadal 28 km. Wszystko jest poblokowane. Nie działa tutaj na tej zasadzie, że przejdzie się blokadę i że są chętni, którzy chcą podwieźć, bo jest pusto i każdy ma to w dupie. Szczerze to zastanawia mnie to, co te blokady wnoszą w życie Boliwijczyków. Mówiąc delikatnie, są bardzo nierozsądni, mówiąc bardzo delikatnie. Dlatego, że sami sobie utrudniają życie. Na pewno nie wpłynie to na zmiany jakieś w tym kraju, w sensie politycznym. No bo takie Sukre znajduje się daleko i od La Paz, i od Santa Cruz. Jeden lot więcej do La Paz. Stamtąd może będzie już trochę prościej. Chociaż jeżeli faktycznie dolecimy do tego La Paz, to zobaczymy, czy w ogóle dojedziemy do miasta z lotniska. Bo naprawdę jest sytuacja patowa. To parę metrów taka blokada. No widzę to czarno.
dystans do lotniska. Jeszcze spory kawał. Przed chwilą właśnie tutaj pan powiedział, że musimy tylko przeczekać, żeby ci właśnie agresywni kolesie, których było około 30, doszli do tej właśnie głównej drogi. No i tam ponoć dalej już nie ma blokad, no ale to wszystko wyjdzie w praniu. Także sytuacja jest nieciekawa. Jeszcze 4 dni temu jadąc z lotniska do centrum Sucre nie było żadnej blokady. Wszystko było potwierane, a teraz po prostu wytnij wklej tak jak w Santa Cruz. No, sytuacja się pogarsza i wydaje mi się, że tak naprawdę ludzie po prostu nie mają żadnej informacji z sieci, z internetu, tylko z gazet. Więc zanim te gazety wyszły, oni coś tam przeczytali, bo pytałem się też w Santa Cruz w hotelu koleś, jak sytuacja w innych częściach kraju, czy autobusy jeżdżą, to sprawdzał w gazecie, czytał, więc tak mocno zacofane to wszystko jest. Po przejechaniu 100 metrów nic się nie zmieniło, jesteśmy nadal na blokadzie. Nie wiadomo ile to potrwa, już jesteśmy 2 godziny w drodze. No i taką sztuczkę zrobiliśmy. Na szczęście się udało. Tutaj pogrzeb będzie, tak jak widać. Przed nami jedzie karawana. No i tylko dlatego udało nam się przejechać. Do samego lotniska dojedziemy. Ponad 20 km grubo. Więc to się nazywa szczęście w Boliwii. Pero hemos llegado aquí hace 4 días y estaba bien, pero estaba peorando cada día, pero hoy es como, no sé, complicado, ¿eh? La sí, está peor más cada día. Sí, cada día peor. Y en Santa Cruz todo vacío, todo bloqueado, pero nos dejan pasar. Y cuando hemos llegado, todo estaba bien. Es decir que hemos pasado directamente hasta Sucre. Ah, ¿y a dónde viajan? Ahora a La Paz, sí. ¿Después de La Paz? Después de La Paz queremos ir a Copacabana y Tiki Taka y todo eso, pero yo creo que es más fácil después, no sé. Sí, sí. Y ahora empiezan a cerrar también las tiendas aquí en Sucre y todo. Sí, sí, la verdad sí. No, y teraz właśnie ten karawan pogrzebowy, o którym wspomniałem, który za nami jedzie i przed nami. Urgente. Sí, hay otro bloqueo también, sí. Vamos a ir con ellos. Sí, sí, sí. Nos conviene. Entonces solo por el muerte sí, podemos pasar. Sí, si no, iban a cambiar de coche. Sí, claro. Hemos tenido mucha suerte. Sí. Yo no entiendo por qué siguen bloqueando. Porque, a ver, la situación política jodido. Sí. Entonces entiendo que, por ejemplo, quieren, no sé, quieren luchar con el gobierno y todo. Pero lo que pasa es que la gente se jode. Y se enfada. Porque, así que, por ejemplo, la gente vive aquí, los locales. Y alguien que quiere pasar con los niños pequeños y todo, marchar mucho con este calor y todo. Entonces, pues, no hay gobierno aquí. Sí. Es decir que, a ver, que, bueno, pues, ¿quién está sufriendo aquí? La gente que vive acá. Dojazd do lotniska zajął 3 godziny, a to zaledwie 30 km. No ale też mieliśmy dużo szczęścia, dlatego że kordon pogrzebowy przejeżdżał i wbiliśmy się między nich, bo raczej nie udałoby się tutaj dojechać. No i co tutaj dodać więcej? Tak jak wcześniej było nagrane, pokazane, kilka zadym po drodze było, niestety nie mogłem nagrać. Teraz lot do La Paz. Zobaczymy po wylądowaniu, jak dojedziemy do miasta, co się tam dzieje. Tam jest sytuacja jeszcze bardziej napięta. Aczkolwiek tutaj w Sucre już też nie jest ciekawie, więc cała Boliwia w tym momencie jest po prostu pogrożona. Godzina pierwsza, wylot o 5:00. Kilka godzin czekania, ale to już jest pryszcz, dlatego że fajnie, że się udało dojechać.
tak wygląda lotnisko Alcantari w Sucre. Jest to lotnisko międzynarodowe. No i taki jest ruch na lotnisku. Mam nadzieję, że nasz lot, że się odbędzie. Dlatego, że to jest całe lotnisko. No i wszędzie jest pusto. To jest linia, którą będę leciał prawdopodobnie, Boliviana de Aviación. Nic się nie dzieje na lotnisku tak naprawdę, puchy. Kupiliśmy sporo jedzenia wczoraj, dlatego że rozmawiając z miejscowymi, okazało się, że trzeba jechać na lotnisko około 3 rano. Można było kupić jakieś takie śmieciowe jedzenie, typu chipsy i tego typu rzeczy, jakieś ciastka. No i kupiliśmy takie. Czekamy na lot do La Paz. Także trzeba to teraz zjeść, żeby z tym się nie bujać, bo w perspektywie spodziewaliśmy się, że było to bardzo prawdopodobne, że przyjedziemy na lotnisko około 3 rano. No i będziemy tutaj koczować do godziny 17, no ale generalnie biorąc pod uwagę luźne podejście, przynajmniej moje takie do życia, że jakby w ogóle się w to nie wczuwam i miałem to gdzieś, że dzieje się to, co się dzieje, no to przyjechaliśmy sobie, no wyszliśmy o godzinie 10.20 rano z hotelu. No i dojechaliśmy na 13 w zasadzie, dużo szczęścia. No ale co, trzeba teraz to zjeść, więc czekamy na lot. Tak wygląda lotnisko o godzinie 16. Nic się zupełnie nie dzieje. No i przyleciał samolot Boliviana de Aviación z opóźnieniem godzinnym. No ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby koleś tachał wózek z walizami sam. Jak widać, są tylko dwa wyloty. Ten pierwszy OB566 to jest ten właśnie, którym lecę do La Paz. Drugi jest o 21.10. No i już ludzie tutaj czekają na wylot.